Dobra, okej, okay. Mamy sobotę, już jest troszeczkę późno, bo jest około 11. Jedziemy robić zakupy. Zobaczycie, co kupujemy, gdzie, w jakich sklepach, bo nie kupuję wszystkich rzeczy w jednym sklepie, ponieważ nie wszystko jest dostępne zawsze w Biedronce czy tam w Lewiatanie. No i zobaczycie, co bierzemy i tak dalej. Nie będę latał z kamerą po sklepie, bo tak troszeczkę głupio. Robimy taki sobie wstęp i później zrobimy już w domu research, jakie były, jakie produkty i tak dalej, co, kiedy i ten. Jesteśmy już po zakupach, a teraz, no tam zresztą widzicie, ale teraz pokażę wam, przez jakie drogi my musimy przejechać, żeby dostać się do... Dobra, wyszliśmy już na mieszkanie. Tutaj tak wstępnie podstawowe te rzeczy. Niestety mamy troszkę małą kuchnię, jak widzicie. Także rozpakowywanie u nas wygląda troszeczkę inaczej, ale dajemy sobie radę. Ok, co tu mamy? Przede wszystkim woda niegazowana. Bardziej podczas treningu nie lubię niestety wody niegazowanej tak podczas dnia. Wolę wtedy gazowaną. Chyba najbardziej woda, która mi smakuje, to jest właśnie ta Żywy Zdrój. Mocny gaz. No i co? Tutaj kawa, to co wiadomo. Biedronkowe. Masło orzechowe. Wolę akurat to crunchy z kawałkami orzechu. Olej kokosowy i on będzie bardziej stosowany przedtreningowo. Będzie dodane do posiłku przedtreningowego, bo tam będzie akurat odjęte troszeczkę węgli na poczet tłuszczu, ale to z czasem będę opowiadał. Teraz tak, uwielbiam krem sezamowy. Jest przezajebisty w smaku. Od czasu do czasu, bo tak głównie będę bazował na ostatnim posiłku, właśnie na maśle orzechowym, ale ten krem sobie polecił, bo go uwielbiam. Olej lniany. O. Olej z awokado. Przezajebisty olej. Troszeczkę niby kosztował, ale nie poleci go dużo, więc starczy na długo. Biszkopty. To biszkopty i cornflakesy. To będzie często posiłek potreningowy. Zobaczycie, jak będę dodawał później posiłki, zobaczycie, w jaki zajebisty sposób można to połączyć. Oczywiście chleb tostowy, pszenny. Pszenny chleb tostowy. To też będzie posiłek potreningowy. Później wafle ryżowe. Przerąbane się tak gimbalem, jak dawno się nie robiło, to tak troszeczkę gimbalem źle się operuje. I musli, i naturalne. Tutaj Natalia sobie kupiła gumy do ćwiczeń. Zobaczymy, były w Biedronce na promocji. Fajne. Cola, czyli obecnie jeden z najbardziej drogich napojów po sklepach. No niestety będę musiał ograniczyć to. Uwielbiam, ale... No sorry, cena mimo wszystko teraz już będzie odstraszała. Do kąpieli to tam nieistotne. Kawa, znaczy herbata. U Natalii w diecie stosujemy, kurczę, tym gimbalem, łososie. Kawałki, niech złapie ostrość. Jest w sosie pomidorowym. Przezajebiste. Biały ser, ja będę dawał do ostatniego posiłku, ponieważ uwielbiam biały ser i ja nie mam totalnie żadnych jakichś tam nietolerancji na laktozę czy coś podobnego. Bardzo dobrze toleruję ser biały, więc mój ostatni posiłek, przynajmniej na chwilę obecną, bo tam przed zawodami on się zamieni na pewno w jakąś rybę albo coś, to jeszcze zobaczymy, ale na chwilę obecną na pewno twaróg, półtłusty.
Co tu jeszcze mamy? Jajka, podstawa wiadomo. Z węgli jeszcze płatki owsiane. Ja wolę błyskawiczne, ponieważ nie zalegają mi tak jak górskie. Są na pewno lepiej strawne, oczywiście po zaparzeniu. Ryż jaśminowy, ser, to bardziej tam dla dzieciaków, słodzik. Ten czerwony, powiem Wam szczerze, jest najlepszy, bo jest najsłodszy, bo jest jeszcze żółty i niebieski, ale one nie są takie słodkie. Moja wołowina. Akurat będę korzystał z takiej wołowiny, jako pierwszy posiłek. Zobaczymy, albo to będzie tatar i tak dalej. Kawy czy w jednym, przyprawy. Przyprawy jakie stosuję, to lubię. Do mielonego, do indyka, papryka ostra, curry. Czosnek, jeden chyba z lepszych, kawy czy w jednym, to dla dzieciaków. Jogurt, poleci, najtańszy biorę, nie oszukujmy się, najtańszy biorę, on poleci do tego ze słodzikiem do sera. Biurki kokosowe będą leciały do sera. To takie serki dla dzieciaków, Activia dla Natalii. Tutaj troszeczkę owoców, mandarynki jakieś. Ja lubię z warzyw akurat marchewkę. Pomidor też poleci, ale uwielbiam marchewkę. Co tu jeszcze mamy? Ryż. Zwykły, długoziarnisty. Najlepiej mi się trawi. Tamten sobie jaśminowy, zaraz Wam pokażę. Lubię zrobić po prostu dla smaku. Zajebisty smak, no ale tutaj w sumie za jedno opakowanie mam kilo zwykłego, więc ja nie zamierzam przepłacać. Ja zresztą dietę traktuję raczej bardziej tak zadaniowo. Nie musi mi to aż tak smakować. Ja na redukcji później, bym co nie robił, to i tak mi to smakuje. I tak mi to smakuje. Dobra. Serki. To dla dzieciaków. Tam pokazywałem. Pomidory polecą, jabłka, jakieś głównymi owocami w diecie to będą jabłka na pewno, awokado, pomidor, mandarynki już Wam pokazywałem, bułki, no niestety mi się kończą, jadłem do ostatniego posiłku, teraz jedzę, ale to już koniec. No i co? No i to tyle w sumie, powiem Wam, szału nie ma. O, no i pies się załapał oczywiście, uwielbia, a tam jego słodziak już poobgryzany. Takiego no, zajebistego i patrzcie co mu zrobił z liściami. Diabeł, diabeł, diabeł. Diabeł, uśmiechnij się do kamery. Dziadu jeden. Dobra. I jest tutaj ładny rozpiździel, no ale niestety warunki mamy jakie mamy, mamy czysto, nie mamy dużo miejsca, ale dajemy sobie radę. Dobra, widzimy się za chwilę. Nie nagrałem mięsa, na jakim będę bazował. Oczywiście indyk i tutaj indyk, ale mielony. Gulaszowe z indyka mielone. Uważam, że jest bardzo dobrym mięsem, na pewno lepszym troszeczkę od kurczaka. Oczywiście będę jadł tak samo kurczaka. Z tym, że tutaj było na promocji, to wzięliśmy indyka. Jako tako, co mam w lodówce? To oczywiście dzieciakom. Tutaj ser rozpoczynki. To wiadomo. Niekiedy drinka, leży tu już długo, śmietana, jakaś cytryna. Tutaj Activia, jogurty, jakaś sienka. Tu są, tu nie jest miód, tylko akurat tu są jabłka przecierane do ryżu. Zajebista sprawa dodać. Tutaj dzieciakom parówki berlinki, wino. Tutaj parówki mascarbone, jakieś masło, sery. Mascarbone, ten biały ser jakiś do pracy. Tutaj serki w plastrach, ser żółty,
Tutaj jakieś mleko, olej lniany. Używam niekiedy takiej ramy. Uwaga, bo mi się woda gotuje. Red Bull czosnkowy, altacet, co tam są, ser, tarty. Tutaj probiotyki. Używam probiotyków teraz praktycznie cały czas. Uwierzcie mi, mega poprawa co do trawienia, jakiegoś takiego uczucia na jelitach. Zwykłe, sam probi. A tutaj co mamy? Ser żółty, ogórki kiszone, które będę miał zawsze do pierwszego posiłku praktycznie. Jakieś tam majonez, kielecki, woda do iniekcji. No i co? No i w sumie tyle w lodówce. A tutaj, na lodówce dieta Natalii. Tutaj moja dieta, aczkolwiek to już była, jest nieaktualne, dzisiaj to zmienimy. No i, co tutaj mamy w zamrażarce? Lód. Tu są krewetki jakieś, frytki dla młodych, warzywa na patelnię, to dzieciakom bardziej lubię. Tutaj mamy pierś wędzoną z kurczaka, można dostać w Biedronce. Zajebista sprawa, alternatywa, jak nie macie czasu jakoś przyrządzić i tak dalej, 100% piersi kroicie, tyle ile ważycie, tyle macie. Kluski jakieś śląskie, no i tam jakaś wołowina i tyle. Tu mam po kolei oczywiście słodziki, płatki owsiane, płatki jaglane, makaron, u góry jakieś tam masła orzechowe, to już akurat w tym momencie sobie na to nie pozwolę, inne masła, kawy, jakieś tam mąka, no i takie. Co mam w szapce? Majonez jakiś tam, mimo wszystko troszeczkę używam dla smaku, ketchup, musztarda, jakiś tam meksykański, czosnkowy, kasza manna. Będę używał akurat do posiłków takich albo przetreningowych, albo potreningowych. Fajnie, bo się bardzo szybko trawi, bardzo szybciutko można ją przyrządzić. Tuńczyki. Co tu jeszcze mamy? Jakiś tam sos, nie, ketchup. Olej niekiedy używamy. Delikatnie daję zawsze albo tamtej ramy, albo oleju po prostu do tego, na teflon. Delikatna ilość. Tam mamy pam, jakiś ryż biały, sticksy, jajka, chleby tostowe. U góry mamy poukładane różne jakieś tam pierduki. A, i zajebista opcja. Ostatnio w Paulince żeśmy czaili. Patrzcie. Fit ziemniaczki. Nie zawierają tłuszcze. Ale patrzcie, jaki mają zajebisty skład. Jak sobie popatrzycie, to praktycznie w 100 gramach produktu jest 91 węgli, troszeczkę błonnika, bardzo mała ilość, sól, no jakieś tam też mimo wszystko troszeczkę śladowej ilości, ale zero tłuszczu i praktycznie zero cukru. Przezajebista opcja. Troszkę drogie, ale od czasu do czasu można sobie spróbować. Jesteśmy po zakupach. Teraz no troszeczkę opowiem drobny taki opis, bo nagrywam to drugi raz. Wcześniejszy filmik wyszedł prawie 16 minut, a nie zamierzam Was przy tym zanudzić. Więc tak, zaczniemy od produktów białkowych. Ja oczywiście bazuję na kurczaku. Będzie to kurczak, indyk. Indyk będzie częściej w postaci mielonej, ponieważ forma taka mielona, zauważyłem, że dużo bardziej się trawi, lepiej się wchłania i tak dalej. Wołowina, jak widzieliście, najzwyklejsza wołowina z Biedronki. Wiem, że jest tania, ale ja nie zamierzam mówię ile wydawać. Uważam, że nie jest złą wołowiną, jeśli chodzi o dietę. Oczywiście do omleta, którego będę robił, polecam białka jaj,
i jajka. Dwa jajka będę w obecnym momencie i będzie około 350 białek jaj pasteryzowanych, tych, których pokazałem, cukiernikiem. No i troszeczkę białka poleci, 30 gram też do tego omleta, a to będzie do białek. No i oczywiście, jak niektórzy, jak zauważyliście, ja jem jeszcze na tym etapie ser biały. On mi w zupełności nie szkodzi, bardzo dobrze go toleruję, nie mam żadnych problemów gastrycznych jakichkolwiek. Nie widzę problemu, żeby na chwilę obecną nie jeść. Ok, przed zawodami na pewno go odłożę, zamienię albo na rybę, albo na jakiekolwiek inne mięso, ale na chwilę obecną lubię. Jest to dla mnie zajebisty posiłek taki na zakończenie dnia, więc stosuję jak najbardziej. Ok, węgle. Na jakich węglach będę bazował? Głównie na czym bazuję, to jest ryż i płatki owsiane, ale błyskawiczne, nie górskie. Dlaczego nie górskie? Górskie mi strasznie długo siedzą na plakach po prostu. A po błyskawicznych nie mam takiego problemu. Lepiej się trawi, nie jestem taki wypchany jak po górskich często. Dlatego tylko taka zamiana. Niektórzy na przykład też dobrze tolerują jaglane. Ja jaglanych też nie za bardzo lubię, niestety. No i ryż, jakikolwiek. Jeden ryż sobie nie daje, jaśminowy. Reszta posiłków z ryżu to jest zwykły ryż biały, długoziarnisty, najzwyklejszy. Ja go troszeczkę bardziej rozgotowuję, żeby jego było więcej objętościowo, ponieważ wiem, że później tej objętości w posiłkach będzie mi brakowało. No i tak jak widzieliście, jak ten biszkopty, cornflakes, tosty i tak dalej, płatki ryżowe, to wszystko będzie jako taki dodatek. W obecnym momencie gdzieś tam dam sobie, przypuśćmy, połowę porcji ryżu, a resztę połowy albo dam sobie z tostów, albo dam sobie z płatków ryżowych, czy czegoś podobnego, czy z cornflakesów. Oczywiście wszystko to będzie wliczone w makro, jakie mam mieć, ale tak to wygląda. Ok, tłuszcze, no to pierwsze, na czym będę bazował, olej lniany. On będzie do pierwszego posiłku. Wtedy nie będę dawał kwasów omega-3, ponieważ sam olej lniany zawiera ich bardzo dużo, więc niepotrzebne jest, żeby jeszcze w tym posiłku suplementować omegą. Omega poleci do drugiego posiłku, ale to będę kiedyś opisywał po prostu w następnym filmiku. Masło orzechowe, czy ten krem sezamowy, to będą dwa różne zamienniki do ostatniego posiłku, do sera. Będzie niewiele, bo 20 gram, bo tam w serze, ja będę jeszcze co do sera, on będzie półtłusty, ponieważ żebym miał troszeczkę tego tłuszczu, ale poleci do tego jeszcze 20 gram masła orzechowego, żeby makro się na chwilę obecną zgadzało takie, jakie ma być. Olej kokosowy i awokado. To będą dwa różne tłuszcze zamienne do posiłku przetreningowego, ponieważ ten posiłek będę miał tak jakby ograniczony węglowodanowo, ale będą podbite tłuszcze po to, żeby ten cukier podczas treningu był bardziej stabilny. I tylko na takiej zasadzie. No i tam jeszcze widzieliście olej z awokado, to tak samo będzie zamiennik tak jakby pierwszego oleju lnianego do pierwszego posiłku. Po prostu taka, żeby troszeczkę zróżnicowanie tych olejów. Widzieliście kolę, uwielbiam kolę, ja mogę ją pić hektolitrami, ale postanowiłem sobie ją ograniczyć na chwilę obecną do 1,5 litra, ponieważ nie umiem pić, nie wiem czemu, nie umiem pić podczas dnia zwykłej wody niegazowanej. Gazowaną ok, nie ma problemu, a niegazowaną tylko jedynie podczas treningu, tak? Nie potrafię się przemóc, pora to zmienić, no niestety. Jogurt, jak żeście też widzieli, no to będą takie jogurt, płatki kokosowe. To będą takie dodatki do posiłku, które też oczywiście będą wliczone makro, zazwyczaj do ostatniego posiłku. Widzieliście też, że z warzyw będę stosował marchewkę. Uwielbiam marchewkę, pomidor też poleci, czy tam jakieś inne zamienniki warzyw, głównie zielonych, ale uwielbiam marchewkę. I jeżeli jestem zdania, że jeżeli coś u Ciebie diecie leci cały czas na takiej samej ilości, w takich samych porcjach, są to warzywa, to nie musisz tego wliczać ogólnie w makro. Inaczej jest, jeżeli wywalasz w górę tych warzyw. No to sorry, no tak samo warzywa mają niestety kalorie.
I tyle. Co? Słodzika dużo używam, bardzo dużo używam słodzika, to jest niekiedy do 100 tabletek dziennie, oczywiście przed zawodami ograniczam to, ale nie widzę, u siebie nie widzę problemu ze słodzikiem. Nie mam żadnych problemów jelitowych, czy czegokolwiek. Uważam, że słodzik akurat na redukcji to jest zajebisty ratunek. No i jeszcze z owoców praktycznie, to jedynie co, to będzie jabłko na chwilę obecną do omleta, żeby podbić troszeczkę, to będzie praktycznie omlet, to będzie najbardziej kaloryczny posiłek praktycznie w ciągu dnia, ale to kiedyś nagramy. No i co, z białka jeszcze z piersi będę zamieniał sobie tam różne piersi, tak jak widzieliście, wędzoną z Biedronki, taka odmiana, też zajebiście smakuje. I co, no i tyle, mam nadzieję, że wam przypadnie troszeczkę ten filmik do gustu, że troszeczkę wyniesiecie z tego, co można zamieniać, bo zamienników można dać naprawdę od groma. A na chwilę obecną jeszcze nie mam z takich produktów węglowodanowych, nie mam ziemniaków, jakieś tam kaszki manny, czy skrobi jakichkolwiek ziemniaczanych, ponieważ kurczę, źle mi się to trawi. Ja dostosowuję dietę pod siebie, to akurat co u mnie się sprawdza, po czym nie mam żadnych problemów. I tak. Dobra, pokrótce przedstawiłem. Mam nadzieję, że nie jest filmik, Bóg wie jak długo przedstawiony. Mam nadzieję, że będziecie śledzić, oglądać, że ten filmik jakoś poskładałem w miarę sensownie. No i co? Widzimy się w następnym filmiku. Chciałbym, żeby następny filmik był, dlaczego chcę wystartować na Mistrzostwach Polski. Co mnie motywuje, dlaczego jest to moim marzeniem. I tyle. Dobra. Strzałeczka, buongiorno.